Teraz więc będzie modlitwa charyzmatyczna. Wspólnie się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I proszę, abyśmy wszyscy podnieśli nasze dłonie wysoko do Tego, który ma moc nas uzdrawiać, uwalniać, który nas odkupił, w którego wierzymy, czyli w Pan Jezus Chrystus. Panie Jezu, proszę, abyś dzisiaj również z miłością miłosierną spojrzał na Twój lud, na Twoje dzieci, na wszystkich chorych, udręczonych, wszystkich także zniewolonych, wszystkich, którzy chorują na różne ciężkie choroby, którzy bardzo są umęczeni tymi dolegliwościami, chorobami. Wiedzą, że Ty możesz im pomóc. Nie mają już sił prosić innych o pomoc, ale Ciebie proszą. I przez Maryję, przez jej serce, przez serce świętego Józefa, spójrz na tych wszystkich, którzy błagają Ciebie i przyjdź im z pomocą. Maryjo, pobłogosław Twoje dzieci. Święty Józefie, pobłogosław nas. Niech Duch Święty, Duch uzdrowienia, uwolnienia, świętości, nawrócenia, radości Bożej, mocy i męstwa stąpi na nas. Panie, przyjdź, aby każdy z nas był w pełni wolny. Przyjdź, aby każdy z nas mógł się cieszyć zdrowiem duszy i ciała. Daj nam siłę do dźwigania krzyża codziennego. Daj nam radość w wypełnianiu Twojej świętej woli i codziennych obowiązków. Daj nam łaskę, abyśmy troszczyli się o Twoje sprawy bardziej niż o swoje. Daj nam łaskę, abyśmy żyli w świętości duchem i ciałem. Przyjdź do nas, Jezu Chryste, który jesteś prorokiem obiecanym nam przez Ojca. Ty prorokujesz o nas, to znaczy prorokujesz nam piękne życie, jeżeli pójdziemy za Tobą. Jeżeli przyjmiemy Twoją naukę, która jest jedyna, dająca zbawienie. Panie Jezu, spójrz na wszystkich, którzy są pierwszy raz tutaj i na tych, którzy pierwszy raz słuchają też tej modlitwy przez internet, będą słuchać. Spójrz na tych, którzy są przygnębieni, na tych, którzy są w depresji, na tych, którzy chorują na choroby nowotworowe. Spójrz na tych, którzy są w anemii, na tych, którzy są w stanach nerwicowych, na tych, którzy są przybici przez złe słowa bliźnich, przez hejt, przez oczernianie, przez niesławianie, którzy nie mają siły się opierać temu złu. Panie, chroń tych, którzy są dręczeni przez bliźnich. Chroń ich i też sprawiedliwie ukaż tych, którzy czynią zło, aby powstrzymać to zło. Powstrzymaj to zło, które czynią. Panie, błogosław nasze rodziny, błogosław nasze domy, błogosław miejsca, w których żyjemy, pracujemy, modlimy się, odpoczywamy, przeżywamy naszą codzienność. Błogosław nasze parafie, błogosław nasze miejscowości. Błogosław kapłanów, którzy prowadzą nas do nieba, a chroń nas od złych duchownych. Panie, błogosław wszystkich, którzy mają cierpiące dzieci, cierpiące też wnuki. Błogosław tych, którzy mają problemy w małżeństwie. Tych, którzy cierpią od swojego współmałżonka. Błogosław tych, którzy są zniewoleni przez różne nałogi, przez alkohol, przez papierosy, narkotyki, przez zniewolenie internetem, zniewolenie grami, zniewolenie lekami, pieniędzmi, złymi relacjami, złymi emocjami. Uwalniaj tych, którzy cierpią od złych duchów, od szatana. Błogosław tych, którzy walczą o czystość swojego serca i ciała. Daj nam wszystkim łaskę świętości, łaskę wzrostu duchowego. Prosimy, obdarz nas darem rozpoznawania duchów, darem prorokowania, darem poznania serc. Daj nam łaskę, abyśmy miłowali nawet naszych nieprzyjaciół, ale przede wszystkim miłowali naszych bliskich, przyjaciół, dobrodziejów. Abyśmy czynili dobro tym, którzy nam dobro czynią i starali się nie czynić zła tym, którzy nam zło czynią. Pomóż nam błogosławić wszystkim, nawet tym, którzy po ludzku się wydają najgorsi. Pomóż nam błogosławić nasze też przyjaźnie. Błogosławimy tych, którzy są naszymi przyjaciółmi. Błogosław tych, którzy pomagają nam w imieniu Twoim. Błogosław tych, którzy przeprowadzają też ludzi do Kościoła, do Boga. Także
tych, którzy tutaj dzisiaj są z nami, a przeprowadzili kolejne osoby do Ciebie, do tego miejsca, w którym Ty działasz. Błogosław tych, którzy mają problemy, nie mogą spać. Błogosław tych, którzy mają problemy ze snem. Błogosław tych, którzy mają problemy z oddychaniem, z krążeniem. Panie, uzdrawiaj wszystkich nas, którzy mamy różne dolegliwości związane z przeziębieniem, grypami. Błogosław nasze gardła, uzdrawiaj nasz układ oddechowy, odpornościowy. Uzdrawiaj i oczyszczaj tych, którzy wzięli szczepionki na COVID, a teraz po tych szczepionkach chorują, cierpią, nawet niektórzy konają. Wielu także umarło przez to. Panie, błogosław ich, aby wyzdrowieli, aby te substancje, które przyjęli, zostały usunięte z ich ciała. Usuń te trucizny z ich ciała po tych szczepionkach. Kapalka lachaszal, hebetka tekerias, i szalabatka nake lachatyja. Allah. Panie, chroni nas i cały Kościół od różnych herezji. Niech przyjdą aniołowie, niech przyjdą archaniołowie, niech przyjdą święci. Niech zawsze będzie przy nas mnóstwo aniołów i świętych. Gdziekolwiek będziemy, niech w naszych domach będą aniołowie i święci. Niech w tym miejscu zawsze będzie mnóstwo aniołów i świętych. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź i uzdrawiaj osoby, które mają chore żyły. Kebetken i kele. I wachelachen akendijasz. I chamela. Bo módlmy się modlitwą w Duchu Świętym, w językach. Jeżeli się nie modlisz, to zacznij się modlić. Jeżeli też mimo wszystko nie będziesz potrafił, to po prostu mów w Duchu Świętym. Przyjdź przez serce Maryi. Maria, 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 Malasza, Lalalej, Abalaj, Maria, Senen, Iwachamala, Manache, Szolon, Adonaj, 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 Imesa, Malecheno, Adonai Maria Shama Lechenelo, Adonai Leheno, Ivacham Aleheno, Etuchala Balacheno, Adonai, 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 Iameshalai, Ale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 l
Pan uzdrawia osoby, które chorują na nowotwór klatki piersiowej, węzłów chłonnych. Pan uzdrawia osoby chore na oczy, które mają chory wzrok. Kebal helachesz. Pan uzdrawia Ninę, która choruje na białaczkę. Pan uzdrawia Krzysztofa, który choruje na nowotwór kręgosłupa. Pan uzdrawia Ryszarda, który choruje na nowotwór wnętrzności swoich, szczególnie trzustki, dwunastnicy, jelit. Pan uzdrawia Dianę, która choruje na anemię, na anoreksję, na stany takie przedzawałowe, jakby też ma takie właśnie związane z nerwicą. Pan uzdrawia ciebie i z nerwicy, i z tych dolegliwości ciała. Kebacha la chamalche szache batkiriasz. Pan uwalnia wiele osób z lęków. Kebelchela. Pan uzdrawia Lenę i uwalnia ją też. Kebatkela. Chabelche szache balcha chenekiriasz. Pan uzdrawia Kamilę, która prosi o dar poczęcia. W tym roku, w kwietniu, będziesz cieszyła się poczęciem waszego dziecka. Kebalcha dihala chamel. Pan uzdrawia też osoby, które mają częste bóle głowy. Pan uzdrawia szczególnie Kasię, która choruje często na właśnie na bóle głowy, w różnych miejscach głowy, szczególnie na skroniach, tutaj na czole. Pan uzdrawia też z choroby zakrzepicy, zatorów. Pan uzdrawia Zosię z zapalenia stawów, zapalenia mięśni. Pan uwalnia Ulę od złych duchów. Tak, ciebie uwalnia. Pan też błogosławi Adriannę, która często go adoruje, często mówi różaniec, jest oddaną Panu Bogu. Pan widzi to i błogosławi ciebie z radością. Pan błogosławi też Iwonę,
której serce jest piękne, bo oczyszczone przez Jego miłość, przez Jego krew. Służ Mu pokornie i zawsze słuchaj Jego Ducha, Ducha Świętego. Balcha Shalchetia. Illa, illa. Panu zdrawia Twoje oczy, także będziesz widziała bardzo dobrze wszystko bez okularów. I belche shakelacheni. I shalbelach. Pan uzdrawia Twoje dziecko, Twoje, które choruje. Pan uzdrawia też niemowlę pewnej młodej matki, kobiety. Ona będzie słuchała tej modlitwy niedługo, za kilka dni. I Pan uzdrawia Twoje dziecko, Twoją córeczkę i Ciebie, Agnieszko. Kabal halachalajla. Ilachele. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, Królowo naszych zranionych serc. Maryjo, Matko wszystkich ubogich w duchu. Maryjo, która uzdrawiasz w imieniu swojego Syna. Święty Józefie, który niesiesz nam ukojenie od Syna Bożego. Święty Tomaszu, Pan z wami. Niech was błogosławi przez serce Maryi, Matki zranionej miłości, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą dzięki.